Dzień dobry, widzę, że wystartowaliśmy. Witam Państwa bardzo serdecznie w to grudniowe przedpołudnie na Book Forum, czyli największym wydarzeniu branżowym online, pozwalającym na wymianę doświadczeń. Wydarzenie jest organizowane przez Legimi i Literacka Technologie. Partnerzy to Polska Izba Książki, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu oraz Biblioteka Analiz. Patronat sprawują Instytut Książki i Lubimy Czytać. Ja się nazywam Ewa Tenderenda-Orzuk i reprezentuję firmę Biblioteka Analiz. Jestem też redaktorką naczelną dwutygodnika o tym samym tytule i serwisu rynekksiążki.pl. A tematem naszego spotkania jest dzisiaj rynek książki po pandemii. I będziemy o tym rozmawiać z moimi gośćmi. Witam serdecznie panią Annę Gruszecką, dyrektorkę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Dzień dobry. Witam Izabelę Sadowską, prezes zarządu Lubimy Czytać.pl. Dzień dobry. Jest z nami również Agnieszka Stankiewicz-Kierus, dyrektor wydawnicza w wydawnictwie kobiecym. Dzień dobry. I witam również panów Mikołaja Małaczyńskiego, prezesa Legimi. Dzień dobry. I Renka Mędrunia, konsultanta w Nielsen Bookscan Polska. Dzień dobry. Jak wspomniałam, będziemy rozmawiać o zmianach, jakie zaszły na rynku książki w ostatnim czasie, co wraca do normy, a co już z nami zostanie. Myślę, że tą pierwszą zmianą, której właśnie doświadczamy, to są te spotkania wirtualne. Spotkania już stały się naszą codziennością. Co mogę powiedzieć krótko na temat perspektywy, mojej perspektywy, czyli firmy badającej rynek książki w Polsce, jak wyglądał ten ostatni pandemiczny czas. No cóż, sytuacja finansowa wydawców wcale nie jest, powiedziałbym, stabilna, tak? Polacy, jak widać, nie ograniczyli wydatków na książki, co nas bardzo cieszy. Dane za 2020 rok są nawet według nas niespodziewanie dobre. Wydawcy odnotowali wzrost przychodów o 9%, to jest jakieś 2,6 miliarda złotych. Jak wypadamy na tle innych krajów? Przytoczę cytat ze szwedzkiego Stowarzyszenia Księgarzy. Chociaż zaobserwowaliśmy wzrost o 8,7% w 2020 roku, to skorzystały nam tym głównie kanały internetowe i platformy cyfrowe. Czesi spadek o 10%. Rok na minusie zamknął się również w Grecji, 9,4%. Sprzedaż w Portugalii spadła o 17% i jak zaznaczono, częściowo z powodu słabo rozwiniętej infrastruktury sprzedaży online. Federacja Wydawców Europejskich szacuje, że te spadki, średnie spadki w krajach członkowskich wyniosły między 2 a 5%. Niemiecki rynek książki płasko, na poziomie 0,1%. Czy mamy z tego powodu powody do radości? No, według mnie nie. Czytelnictwo, poziom czytelnictwa cały czas jest na dość niskim poziomie, jeżeli się porównamy chociażby do Czechów czy do innych krajów europejskich. Owszem, przychody wydawców w dużej części były wyższe, ale czy zyski też? Niestety koszty wydawców rosną, rośnie koszt usług, coraz wyższe są marże dla dystrybutorów. Na wyniki za ten rok na pewno będzie miał wpływ aktualna sytuacja na rynku papieru i wzrost kosztów produkcji książek. No ten grudzień będzie decydujący, myślę tutaj, bo czasami świadczy o sukcesie całego roku finansowego w firmach, ale niewątpliwie mamy, to co pozytywne, z tą dynamiczną transformacją technologiczną. Nie mamy takiego badania w Polsce, natomiast w KPMG w Niemczech przeprowadziło badanie wśród branży wydawniczej na temat konsekwencji pandemii i wynika z niego, że 82% wydawców optymalizuje procesy i przepływy pracy, 77% stawia na doskonalenie umiejętności innowacyjnych, 75% stawia na własne struktury IT. Kolejna ważna sprawa to kwestie personalne. Istotna jest również ekspansja płatnych treści, produkcja i dystrybucja treści wideo oraz wchodzenie w nowe obszary działalności. Jakie wnioski wyciągnięto z okresu pandemii? Większość wskazań było na elastyczność godzin pracy, ograniczenie podróży służbowych, zwiększenie cyfryzacji, zwiększone inwestycje w IT, digitalizacja oferty, rozwój nowych kanałów sprzedaży i redukcja wydarzeń fizycznych.
Czy zatem polskie firmy działające na rynku książki są gotowe na zwrot w kierunku innowacji? No mam nadzieję, że za chwilę to ustalimy z moimi gośćmi. Zacznę może od rynka. Rynku, procesy zakupowe Polaków ewoluują. Oni są coraz bardziej świadomi, konsument jest coraz bardziej świadomy tego, co i gdzie, jak kupuje. I oznacza to, że narzędzia badawcze również muszą się zmieniać. Ty masz w ręku takie narzędzie monitorujące nabywców książek w Polsce. No, podam może przykład Niemiec, tak, gdzie informacja o rynku niemieckim to sięga nawet 95%. No, ale jak w takim razie, jak się obecnie mierzy rynek książki i w Polsce i siłę nabywczą Polaków? Dziękuję za to, że mogę w tak fajnym gronie, ciekawie także dobranym, ponieważ to, co chcę powiedzieć, prawdopodobnie będzie nawiązywało do działalności każdej z osób, która tutaj w tym panelu występuje. W PRL-u był taki dowcip, że pionierzy radzieccy w pracy maturalnej mieli taki temat, kto jest twoim idolem i dlaczego jest to towarzysz Stalin. I ja mam takie mniej więcej podejście do mojej pracy, jaki jest najlepszy sposób pomiaru rynku i dlaczego jest to właśnie bookscan albo booktrack, ale to nie jest jedyny i to jest mniej więcej taka analogia jak z tym towarzyszem Stalinem. Chciałbym Państwu krótko powiedzieć, jak my to robimy i skończyć na takiej figurze trójkąta równobocznego. Koniecznie równobocznego, który omawiamy z moimi kolegami z Wielkiej Brytanii. Zaproponowałem im takie spojrzenie, ponieważ w firmie, którą reprezentuję firmę Nielsen Book Services, która działa w 11 krajach, posługujemy się taką samą metodologią porównywania rynków Polski do Wielkiej Brytanii, czy do Australii, czy do Indii. Natomiast w naszym panelu nie ma takiego kraju, na przykład jak Niemcy, o którym wspomniałaś, czy Skandynawia, czy Czechy. I teraz jak zaczynamy porównywać te rynki ze sobą, czy do siebie, to dostajemy bardzo dziwne rezultaty, które nas mogą wyprowadzić na manowce. I ta firma, w której pracuję, czyli Nielsen Book Services, to w nazwie ma Nielsen, ponieważ firma Nielsen kupiła naszą firmę, ale została ta firma kupiona od rodziny Whittakerów, która szaleje w Wielkiej Brytanii od drugiej połowy XIX wieku. Zaczął Joseph Whittaker, który otworzył m.in. pismo Bookseller, pierwsza agencja ISBN-u, która się nazywała SBN-u, została uruchomiona przez jego praż jakiegoś potomka Davida Whittakera, który był nazywany ojcem, the father of ISBN. I my uważamy, że można rynek badać na różne sposoby. I mamy takie pomiary. Dla bibliotek mamy LipScan, który analizuje dane co tydzień wypożyczeń 2000 bibliotek publicznych w Wielkiej Brytanii. Jest takich 70 instytucji, jak na przykład Biblioteka Raczyńskich, która ma kilkadziesiąt oddziałów, tam jest takich 70 instytucji. Te instytucje się dogadały i dzielą się informacjami dotyczących wypożyczeń. Dla takich przedsięwzięć, jak proponuje Mikołaj, czyli nowoczesnych, cyfrowych, jest osobny pomiar, który się nazywa PubEasy. I badamy tam downloady, streamingi, jest to zupełnie osobna rzecz. Tak jak na przykład Iza Sadowska robi z Lubimy Czytać badania użytkowników czy czytelników, mamy coś takiego, co się nazywa Books and Consumers i tam badamy 2500 osób miesięcznie. Jest potężny panel statystycznie dobrani nabywcy książek. Natomiast tak jak bada Ewa Tenderenda, czyli pyta wydawców, my tego nie robimy. My tego w Wielkiej Brytanii nie robimy. Robi to Publishers Association. My robimy to, co robią w Wielkiej Brytanii ten bookscan, czyli analizujemy zakupy detalicznych ludzi, nabywców. I teraz na przykład Glossel jest partnerem w tym naszym projekcie. Mamy 6 takich partnerów od 2018 roku. Może wymienię ich alfabetycznie, żeby było wiadomo, kto dostarcza dane. To jest BookBook, Bookspan, Glossel, Książnica Polska, Między Kartkami, Świat Książki. I mniej więcej zbadaliśmy w tamtym roku 13 milionów transakcji. Na podstawie tych 13 milionów transakcji, czy 11 milionów rok wcześniej, czy 10 milionów rok wcześniej, możemy coś mówić w zakresie danych, które widzimy. I ten trójkąt równoboczny, o którym mówię, to jest na dole jest ilość kupionych książek. I ta ilość kupionych książek i wartość kupionych książek musi odpowiadać ilości transakcji sprzedaży detalicznej,
czyli detaliści sprzedali tyle książek, ile na prawym boku czy lewym kupili nabywcy indywidualni, to się musi zgadzać z sumą sprzedanych książek drukowanych na dole. Jak będziemy ten trójkąt sobie odwracać, to możemy analizować sprzedawców detalicznych, możemy analizować nabywców detalicznych, albo możemy analizować produkty, które zostały w ramach tej transakcji kupna-sprzedaży przekazane od sprzedawcy do nabywcy, ostatecznego sprzedawcy do ostatecznego nabywcy. Ostatecznym sprzedawcą może być wydawnictwo kobiece. Jeżeli wejdziemy na stronę wydawnictwa kobiecego, jest tam koszyk, kliknij, kup i wtedy wydawnictwo kobiece nagle staje się ostatecznym sprzedawcą. Ostatecznym nabywcą są osoby indywidualne. I teraz jak patrzymy na ten trójkąt, to na dole mamy tą linię produktów, które zostały kupione i my analizujemy książki drukowane, ale oprócz książek drukowanych są pewne przesunięcia na boki. Na przykład są rzeczy, które nazywamy kolekcjami. To mogą być książki z jakimiś zabawkami i to przesuwa się w kierunku zabawek. Kolorowanki w kierunku kolorowanek, ale odchodzą trochę od książek. A w drugą stronę będziemy mieli produkty cyfrowe, różnego typu e-booki, audiobooki, streamingi, ale także bazy danych. Na przykład Wolters Kluwer większość przychodów realizuje ze sprzedaży dużych cyfrowych baz danych. Także możemy to zawężać albo zwężać, tę podstawę. Jeśli przewrócimy to na bok sprzedawców, to znowu, jak będziemy rozszerzać, poszerzać grono sprzedawców, to możemy poszerzyć o Legimi albo zawęzić o Legimi. Możemy powiedzieć, że Legimi nie działa na rynku książki drukowanej, tylko na rynku książki streamingowej. Tak? Albo, no tak, książki streamingowe. A jeżeli weźmiemy to od strony nabywcy, postawimy na boku nabywcy, to możemy powiedzieć, że tylu jest nabywców indywidualnych, ale są też instytucje, na przykład biblioteki, które kupują poza kasami i których nie widać. Są to najczęściej przetargi, duże przetargi. Jeżeli będziemy analizować cały ten trójkąt, tak jak to robią Niemcy, fantastycznie 95% rynku jest policzone i wliczymy do podstawy tej podstawy produktowej, powiedzmy, wliczymy książki drukowane, bazy danych, Nature Springer, wielkie koncerny niemiecko-brytyjskie, które mają siedzibę w Niemczech, które sprzedają dostępy do baz danych, tak jak Wolters Kluwer w Polsce. Jeżeli poszerzymy to o downloady, poszerzymy to o kolorowanki, poszerzymy to o kolekcje i rozszerzymy tę podstawę produktową, otrzymamy zupełnie inne wartości. Dokładnie to samo będzie dotyczyło przewrócenia tego trójkąta na bok wydawców. Jeżeli będziemy pytać wszystkich wydawców o wszystko i będziemy mieszać ze sobą jabłka z pomarańczami, z kartoflami i z arbuzami, będziemy porównywać dynamikę zmian przed pandemią, w pandemii, na różnych rynkach, wylądujemy na manowcach. My porównujemy w zakresie 11 krajów tą samą metodologią rynki, na przykład brytyjski, brazylijski, polski czy meksykański i możemy powiedzieć, co się wydarzyło przed pandemią, co się wydarzyło w pandemii i co się dzieje teraz. Nadal uważamy, że jesteśmy w pandemii. Rozmawiałem dzisiaj rano z André Bretem, który kieruje całym panelem na 11 krajów. Miał bardzo podobną dyskusję parę dni temu i on jego przekaz był taki, że jesteśmy w środku pandemii, nie widać tego końca, zależy jeszcze jak zdefiniujemy pandemię. Jesteśmy w takim szczęśliwym położeniu, że ludzie chcą książek, to różne badania potwierdzały i potwierdzają, że ludzie chcą książek, na razie jeszcze nie uciekli od książek i musimy, jego przekaz jest taki, musimy działać wspólnie dla lepszego zmierzenia tego, co się dzieje. I teraz to może postawmy na razie tak. I tylko krótko, co widzimy, co się zmieniło, więc nie zmieniło się nic, naszym zdaniem. Jeżeli spojrzymy na rok bazowy przed pandemią i zobaczymy pierwszy rok pandemii i spojrzymy na przykład na strukturę rynku 50 największych wydawców, przed pandemią i w pandemii to są te same firmy, ich zmiana jest niewielka, a pierwsza siemka jest taka sama przed pandemią i w pandemii. Jeżeli jesteśmy w listopadzie, bez gwiazdki, jak powiedziałaś, ja sobie porównałem rok tamten do gwiazdki i ten do gwiazdki, mamy tę samą siódemkę liderów. Nowa Era, Dressler, Grupa Znak, Albatros, Media Rodzina, FSIP i kogoś pominąłem. Ta sama siódemka jest w tamtym roku, w tym roku. Widać zmiany. Widać zmiany. Mm-hmm. Dobrze. Okay. Nie, przepraszam, bo tak wywołałeś temat tego rankingu, który jest zaprezentowany w Bibliotece Analiz w dwutygodniku w najnowszym numerze. I tam jest zmiana, jest awans i zwracam się tutaj do Agnieszki, ponieważ wydawnictwo kobiece awansowało. Nie powiem z którego miejsca, ale wylądowało w pierwszej 50. Na 28, tak? No powiedz Agnieszko, tak. Jak tego dokonaliście w tak trudnym roku? No właśnie to może zabrzmi przewrotnie, ale to nie był taki trudny rok, jak się wydaje.
przynajmniej ten 2020 to był taki rok na pewno szalony i zaskakujący. Może na początku napędził trochę strachu, bo rzeczywiście nie było wiadomo, w którą stronę się poruszać i jakie decyzje do końca podejmować. No ale my w naszym wydawnictwie przede wszystkim zdecydowaliśmy się nie zaprzestać tego trybu normalnego harmonogramu wydawniczego. Nie przesuwaliśmy w zasadzie żadnych premier, tam chyba jedna czy dwie książki nie wyszły, ale ze względów technicznych, a nie że tutaj ze względu tych okoliczności zewnętrznych. I to jakoś tak szło, no i okoliczności można powiedzieć, że były sprzyjające. Rzeczywiście ludzie tych książek zamawiali, kupowali więcej, czytali, więc no zadziała się jakaś magia, można powiedzieć. Tylko teraz mamy już koniec 2021 roku i to, co było w 2020, to bym tak oddzieliła od tego, co się działo w 2021, bo tutaj ta sytuacja mi się wydaje, że wygląda trochę inaczej, a jeszcze kolejne wyzwania pojawią się przed nami w 2022, bo fajnie jest, że póki co jest super zainteresowanie tymi książkami, nawet w ramach tego ograniczonego czytelnictwa, poziomu czytelnictwa, który jest, no ale tutaj na horyzoncie wydaje mi się, że pojawiają się rzeczy straszniejsze niż sama pandemia, która okazało się, była dosyć łaskawie, obeszła się. Przynajmniej ja mówię ze swojej perspektywy, czyli z perspektywy tego wydawcy, który awansował w tym rankingu, więc rzeczywiście pandemia obeszła się z nami łaskawie, no ale tutaj teraz musimy walczyć z innymi rzeczami. Właśnie to, co Ewo powiedziałaś na początku, te koszty, które rosną, to po pierwsze, po drugie ta inflacja nieszczęsna, która też zaraz zacznie tutaj coraz mocniej zaglądać do portfeli tych czytelników i oni pewnie zaczną się zastanawiać w przyszłym roku, czy książka to jest to, co na pewno muszą i czy to jest po prostu artykuł pierwszej potrzeby i są w stanie się bez tego obejść, na pewno pewna grupa ludzi nie, no ale no, jakaś pewna grupa ludzi może powiedzieć, że może niekoniecznie, więc to jest taka obawa. Natomiast tak ogólnie to rzeczywiście ta nasza oferta jakoś trafiła w punkt w tamtym momencie i to wszystko dobrze działało, no i złożyło się na ten wynik. Poza tym tutaj też muszę powiedzieć, że bardzo zaskoczył nas też ten wzrost udziału treści cyfrowych, ponieważ on osiągnął, tutaj to skłaniam się w stronę między innymi Legimi, on osiągnął taki poziom, którego my się po prostu nie spodziewaliśmy, nie byliśmy w stanie tego przewidzieć przed tą pandemią. No i później jak obserwowaliśmy w trakcie, to rzeczywiście to jakieś tutaj szaleństwo się zadziało lekkie i to się utrzymuje, że ludzie zaczęli konsumować książki w postaci cyfrowej i to też jest dobry kierunek i myślę, że od tego nie uciekniemy. Może to nie zje na pewno książki papierowej, ale ten udział jest i w przypadku naszych książek i niektórych tytułów to naprawdę czasami jest to, że mówię to o pojedynczych jakichś konkretnych przypadkach, to te proporcje tak się układają, że kilkadziesiąt procent może przypadać właśnie tego przychodu na dany tytuł, to jest udział tych treści cyfrowych audiobooków, to jest bardzo dużo. Jak jesteśmy przy czytelnikach, czyli odbiorców końcowych wydawnictwa kobiecego. Pani Anno, do Pani pytanie, bo no, Państwa misją jest wychodzenie do czytelnika, no, ale wiemy, że no, te ostatnie chwile, ostatnie czasy no, nie umożliwiało tego. Był lockdown, biblioteki były zamknięte. W jaki sposób spełnialiście tę swoją misję? Jak się udawało? Biblioteki były zamknięte, ale patrząc w perspektywie innych instytucji kultury, były zamknięte stosunkowo krótko, dlatego że jeżeli chodzi o Bibliotekę Raczyńskich w roku 2020, myśmy byli zamknięci w sumie 3 miesiące. 2 miesiące wiosną i potem miesiąc jesienią. Jeżeli chodzi o 2021, byliśmy zamknięci około miesiąca, teraz wiosną tego roku. Dlatego, że korzystaliśmy z każdej możliwości, z każdej okazji, żeby być właśnie otwarci dla czytelnika. I oczywiście, że początek był dosyć trudny, dlatego że brak rzetelnej wiedzy na temat tego, z czym mamy do czynienia i na ile to zagraża czytelnikom i pracownikom, powodował, że nałożyliśmy na książki kwarantannę, która z dzisiejszej perspektywy, jak widać, nie była czymś, co byłoby z dzisiejszą wiedzą patrząc niezbędne.
No i nie wpuszczaliśmy także czytelnika po pierwszym lockdownie pomiędzy półki, co było dla tego czytelnika ogromną dolegliwością, bo jednak zupełnie inaczej wybiera się książkę, kiedy można do niej podejść i można ją przekartkować, a zupełnie inaczej, kiedy składa się zamówienie u bibliotekarza albo prosi się, żeby ten bibliotekarz coś nam wybrał na podstawie tego, co nas interesuje. Więc to jest punkt pierwszy, że z naszego punktu widzenia to otwarcie na czytelnika, otwarcie naszych placówek, filii, siedzib było rzeczą absolutnie, absolutnie kluczową. Tu powiem tylko, że poczytujemy sobie za pewną zasługę to, że rok temu byliśmy relatywnie krótko zamknięci, bo wzięliśmy udział w konsultacjach rządowych dotyczących jednego z kolejnych rozporządzeń projektowanych. Jak zobaczyliśmy, że nadal mamy być zamknięci, no tośmy napisali na wskazany adres, że to jest trochę bez sensu, bo my nie jesteśmy rozsadnikiem, te kontakty są specyficzne. I rzeczywiście w rozporządzeniu pojawiła się możliwość otwarcia bibliotek. To, co było bardzo istotne, i tu mogę mówić bardziej w imieniu innych bibliotek niż własnym, bo my jesteśmy dopiero na początku tej drogi jako Biblioteka Raczyńskich, to była kwestia wykorzystania książkomatów. To niewątpliwie, jeśli chodzi o dotarcie do czytelnika i znajdowanie drogi bezkontaktowej, żeby ta książka pomiędzy półką książkową a czytelnikiem się znalazła. Książkomaty odegrały bardzo dużą rolę i to widać, być może Państwo to obserwują. W całej Polsce jest bardzo duże zainteresowanie i w miarę posiadanych środków albo zdobywanych przez biblioteki w budżetach obywatelskich, te książkomaty w różnych miastach i miejscowościach stają. W Bibliotece Raczyńskich do połowy stycznia, w Poznaniu, przepraszam, Bibliotek Raczyńskich na nasze zamówienie stanie 11 książkomatów w miejscach, gdzie nie ma filii bibliotecznych. Myśmy takim kluczem poszli, bo tutaj też są dwa modele funkcjonowania. Rzutnie są przy placówkach bibliotecznych, a książkomaty różnie, w zależności od tego, jakie decyzje biblioteka podejmuje. Ale to, co było też rzeczą niezwykle istotną, to była kwestia tego, żeby utrzymać kontakt z czytelnikiem w momencie, kiedy biblioteka była fizycznie zamknięta i kiedy możliwość tego wypożyczenia książki czy innego, użyję tu takiego fachowego, może niespecjalnie przyjaznego sformułowania, materiału bibliotecznego, bo my przecież mówimy także o audiobookach, czy rzeczach, które pewnie z Państwa punktu widzenia są mniej istotne, ale dla nas jednak też ważne, mianowicie muzyka na płytach czy filmy. To była kwestia wykorzystania narzędzi internetowych, czyli wszystkich tych profili, które dawały nam możliwość nagrywania czy na żywo transmitowania spotkań. I w Bibliotece Raczyńskiej byliśmy o tyle dobrej sytuacji, że byliśmy do tego przygotowani, bośmy z końcem 2019 roku kupili sprzęt dobry nagrywający, zamierzając w roku 2020 zdobywać krok po kroku przestrzenie podcastowe, aby w ten sposób naszego czytelnika odnajdywać. I w efekcie ja się odwołam do danych od 11 marca, czyli od momentu zamknięcia, bo w Poznaniu było to chwilę wcześniej niż w całej Polsce, do końca czerwca 2021 roku myśmy zaproponowali czytelnikom w internecie blisko 300 materiałów, które wygenerowały ponad 240 tysięcy wyświetleń. Z czego warto pamiętać, te dane za rok 2020 zostały podliczone 31 grudnia, tu już nie doliczamy, także jeżeli mamy, widzimy, to one ponownie są odtwarzane, tego już nie doliczyliśmy. Co to było? No to były propozycje skierowane do dzieci. Absolutnie w formule online odbyło się Lato Małych Przyrodników. To panie bibliotekarki różne, w zależności od tego, co chciały, co mogły, co były w stanie zaproponować. Oczywiście odwołując się do książek, dlatego że to jest rzecz, której w Bibliotece Raczyńskiej bardzo mocno pilnujemy, że nasza działalność promocyjna, nasze spotkania, warsztaty,
mogą mieć bardzo różne formy, ale na początku tego spotkania i na jego końcu zawsze jest książka, bo my jesteśmy biblioteką i traktujemy to jako, użyto już dzisiaj tego słowa, jako naszą misję. Proponowaliśmy spotkania w naszych muzeach literackich, które biblioteka prowadzi. Mieliśmy w Bibliotece dla Seniora 7 różnorodnych spotkań, łącznie z koncertem i z wykładami poświęconymi na przykład piosence francuskiej czy kabaretowej. Mieliśmy audiobooki, czyli nagrywane z poszanowaniem oczywiście wszelkich praw autorskich, opowieści o przygodach Sherlocka Holmesa. Mieliśmy zrobione słuchowiska na przykład o dzieciństwie Edwarda i Atanasego Raczyńskich, czyli o naszym fundatorze, założycielu, czy kanon lektur nieczytanych, wystawa, która została na formę podcastową, wcześniej już przez nas przygotowana, przełożona. Czy Mól w sieci, to też taki rodzaj profetycznego działania, dlatego że otrzymaliśmy na rok 2020 środki z Ministerstwa Kultury właśnie na Mola w sieci, który był od samego początku założony jako hybrydowa forma, mianowicie spotkania z twórcami internetowymi wychodzącymi do książek. Ostatecznie udało się to zrealizować tylko w formie online'owej, natomiast ta możliwość już była. Więc ja wymieniam tylko pewne przykłady, chcąc Państwu pokazać zróżnicowanie tego, co proponowaliśmy czytelnikowi. I to, o czym też warto pamiętać, to też nie tylko o nas jest opowieść, ale o wielu bibliotekach. Akurat w Bibliotece Raczyńskiej funkcjonuje to w formie książki dla seniora i czytania bez barier. Mamy tę możliwość, że czytelnik, który ma problem z dotarciem do naszej placówki, może telefonicznie przez Poznań Kontakt, tutaj miasto Poznań nas w tym względzie wspiera, zamówić sobie książkę i nasi bibliotekarze za pomocą firmy taksówkowej, która ich zabiera razem z książkami i podwozi, te książki raz w tygodniu do naszych czytelników rozwożą. Więc tych form dotarcia było bardzo wiele, ale powiem jeszcze jedną rzecz na koniec tej mojej wypowiedzi, mianowicie jeśli chodzi o wypożyczenia i przedłużenia, bo no to są pewne dane, które dają obraz obiegu książkowego, to w roku 2019 mieliśmy tego powyżej 1 200 000 egzemplarzy, w roku 2020, czyli pandemicznym, ta liczba spada do około 800 000, czyli mniej więcej o 1/3, a w tym roku do 6 grudnia, to są dane, mamy już przekroczony 1 000 000 egzemplarzy, także sądzimy, że to będzie mniej więcej 1 100 000, czyli patrząc z tego punktu widzenia, ta aktywność czytelnika wyrażająca się w tych dwóch formach w roku 2021 zaczyna, wydawać się, wracać do stanu sprzed epidemii. Bardzo dziękuję. To jeszcze tylko takie krótkie pytanie, Pani Anno, bo rozmawiamy o przyszłości, tak? Czyli te działania, o których Pani wspomniała, czy one będą kontynuowane, czy chcecie Państwo wrócić do tych spotkań jednak tradycyjnych, czy to już z nami zostanie? Na tyle, na ile mogliśmy, wróciliśmy do spotkań tradycyjnych, ale też zrobiliśmy to w taki sposób, to miało oczywiście pewną przesłankę wynikającą z tego, że historyczny gmach biblioteki znajduje się w remoncie i tam są nasze przestrzenie do spotkań. Myśmy postawili i w tym roku, i w ubiegłym, namiot na tarasie sąsiadującym z siedzibą biblioteki, wypożyczony z Międzynarodowych Targów Poznańskich, zresztą także fachowy, taki bezpieczny, wszystkie zalety BHP były tam zapewnione, dlatego że to dawało nam możliwość, w zależności od tego, w jaki sposób falowały ograniczenia, i tak spotykania się, dlatego że to była przestrzeń na świeżym powietrzu, w momencie, kiedy była ładna pogoda, można było w ogóle otworzyć ściany. A zatem my chcemy wrócić do spotkań na żywo i będziemy wykorzystywali każdą możliwość prawną, bo o tym w tej chwili najbardziej mówimy, ale też no, pewną racjonalną, bo to też trzeba brać pod uwagę, dlatego że widzimy, że to ma jednak no oczywiście większe przełożenie na czytelnika. Na prostym przykładzie mamy taki cykl od kilku lat robiony w soboty, który się nazywa Czytaty, skierowany do dzieci i ich rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem ojców, żeby też ze swoimi dziećmi czytali.
I w momencie, kiedy czytaty się odbywają i czynna jest biblioteka, mamy w te soboty wzrost wypożyczeń czasami nawet do 30%. Więc to pokazuje, że spotkanie jest czymś, przygotowujemy na czytaty listę tych książek, które są w bibliotece i które wiążą się z tym spotkaniem, więc rodzic dostaje od razu, że tak powiem, ściągę, z której może skorzystać. Więc nie wyobrażam sobie działania tylko online'owego. Myślę, że to działanie online'owe utrzyma się w takich przestrzeniach, powiedziałabym naukowych, bo Biblioteka Raczyńskich jest biblioteką publiczną, ale także biblioteką naukową. Więc spotkania, prowadzimy Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, na przykład związane z książkami naukowymi czy popularno-naukowymi związanymi z Sienkiewiczem, zwiedzanie muzeów naszych literackich, czy pracowni mieszkania Kazimiery Iłakowiczówny. To są rzeczy, które moim zdaniem zostaną w internecie, dlatego że one nam dają możliwość dotarcia do czytelnika, który z różnych powodów do Poznania nie przyjedzie. Natomiast jeżeli chodzi o czytelnika, czyli tego, który przychodzi po książkę, czy szerzej materiał biblioteczny, to absolutnie bezkonkurencyjne są i będą, z naszego zwłaszcza punktu widzenia, spotkania na żywo, bo spotkania online pewnie będą bardziej interesujące dla Państwa, bo dlatego, że wtedy zostawiają tego czytelnika, że tak powiem, w online, w związku z czym on wtedy będzie sięgał po, albo zamawiał książkę i odbierał ją w paczkomacie, albo kupował książkę w formie e-booka. Czyli to jest nasza działalność, owszem, promująca książkę, no ale w mniejszym stopniu promująca bibliotekę jako instytucję, do której chcemy, aby czytelnik docierał. Bardzo dziękuję. Izo, twoja platforma Lubimy Czytać.pl to już od dawna działa wirtualnie, gdzie jednoczy tą brać czytelniczą. Czy zaobserwowaliście w tym ostatnim czasie, że Polacy i Polki, Polacy coraz chętniej sięgają po książki i chętnie się dzielą? No i chciałam cię też zapytać o innowacje. W jaki sposób wychodziliście naprzeciw temu, co się działo w ostatnim czasie? No tutaj jest bardzo dużo aspektów, które myślę, że chyba nie mamy aż czasu, żeby je wszystkie poruszać, więc ja tak powiem może w skrócie, że rok 2020 i 2021 to są zupełnie różne lata. Jak mówimy o roku, w którym pandemia się zaczęła i tutaj zgadzam się z Remkiem, że ta pandemia wciąż trwa i my tych czytelników wnikliwie obserwujemy, my zrobiliśmy badania, jak czytamy w czasach pandemii. To było na początku tego roku, ja może Państwu tutaj wkleję ten link, 16 tysięcy respondentów odpowiedziało nam o swoich preferencjach czytelniczych, o tym właśnie, jak czytają, jak pandemia wpływa na ich nastroje, jakie kategorie książek najchętniej czytają, po które sięgają później, czy kupują mniej czy więcej audiobooków czy e-booków, i to te badania dotyczyły roku 2020. My teraz powtórzymy te badania i będą one dotyczyły roku 2000 obecnego, który mamy. I sobie później zestawimy tych czytelników i co tam się w tym czasie zmienia. Oczywiście jest tak, że ten rok to było odejście od monitorów. To było tak, że ludzie byli spragnieni już wyjścia poza sieć, gdzie w 2020 nie mogliśmy, mieliśmy cały czas permanentny prawie lockdown, więc w tym roku byliśmy stęsknieni. I to się odbiło na pewno na statystykach takich, jeżeli chodzi o zachowania czytelników w sieci, bo my też widzieliśmy po naszych statystykach po prostu aktywności użytkowników. Jeżeli na przykład w roku, cofnę się aż do 2019, a porównuję tutaj dużą grupę, bo mamy 3,5 miliona unikalnych użytkowników miesięcznie, odwiedza Lubimy Czytać, więc jak ci użytkownicy w roku 2019 co minutę dodawali 3 oceny do książek, to kolejny rok to było prawie 100% wzrostu, bo dodawali 5 ocen do książek, czyli byli aktywni i dużo więcej czytali, i to widać było, i kupowali też te książki. Z kolei ten rok jest jeszcze przez nas do końca niezbadany. Obserwujemy, że czytelnik chętniej
mniej chętnie sięga i uczestniczy w wydarzeniach wirtualnych, ponieważ tych wydarzeń jest już tak dużo, jest taka masa wszystkich spotkań z autorami różnych, najróżniejszych wydarzeń, wirtualnych targów, książki, że cały czas śledzenie, widać spadki statystyk przy ciągłym siedzeniu i rozmawianiu wirtualnym z autorami, aczkolwiek na przykład widzimy, jak rośnie popularność podcastów, że ludzie zdecydowanie lubią słuchać o książkach i chcą słuchać o książkach i może przez to też tutaj myślę, że Mikołaj więcej powie, jak tam ten rynek audiobooków nam rośnie. W związku z tym my takie badania czytelników, ich trendów i zachowań na pewno powtórzymy, bo to będzie ciekawe. Ciekawe będzie też ten taki klimat, czy chętniej czytamy i jaką kategorię książek, bo na przykład widzimy, że jak czytelnicy w 2020 roku dodawali na półki swoje wirtualne bardzo dużo kryminałów i bardzo dużo na przykład fantastyki, tak z kolei rok 2021, czyli obecny, tu na przykład króluje romans i literatura obyczajowa, więc tak jakbyśmy chcemy trochę oddechu złapać jakiegoś, nie? Więc no niestety nie mogę Państwu więcej tych danych przytoczyć, bo ich jeszcze nie mamy, bo zbieramy je do końca roku i na pewno będziemy takie podsumowanie robić na początku przyszłego roku, ale zachęcam bardzo do zapoznania się z tymi badaniami, które robiliśmy na podstawie roku 2020, bo tam dużo możemy o tych czytelnikach się dowiedzieć. My oczywiście ze strony Robimy Czytać przeprowadziliśmy szereg najróżniejszych wydarzeń wirtualnych. Wspólnie tutaj właśnie z Legimi organizowaliśmy Book Targ, aż 3 edycje takich wirtualnych targów książek z najróżniejszymi spotkaniami z autorami zagranicznymi oraz polskimi, ale to było też nasza odpowiedź na właśnie czas pandemii, bo my zrobiliśmy 2 edycje w roku 2020, następnie, czy nawet 3. Mikołaj, czy my w tym roku robiliśmy? Nie. Trzy edycje, dwie dwadzieścia i jedna w tym roku, dokładnie, jedna w tym roku. Już właśnie teraz się zastanawiałam, czy to był ten rok, czy poprzedni, chociaż zauważyłam, że nie wiem, wielu osobom się zlewają te lata pandemiczne w jedno, mi to jakiś taki mam ciąg. Pierwsza, druga, trzecia fala. Tak, no właśnie, tak można powiedzieć. Pierwsza, druga, trzecia fala, tak to jak robiliśmy właśnie Book Targ. Więc my oczywiście, jeżeli chodzi o Lubimy Czytać i rok 2020, no tutaj mieliśmy potężny skok statystyk. Widać było, jak użytkownicy chcą czytać, korzystać i rozmawiać o książkach. Mieliśmy bardzo dużo dyskusji na forum, dużo osób wymieniało się opiniami, bardzo. Wymieniali się również książkami. Bo tutaj jeżeli chodzi o, były takie nieformalne grupy, że sobie użytkownicy wysyłali książki, ponieważ niestety byli odcięci też od naszych organizowanych cyklicznie wielkich wymian książkowych, które zawsze organizowaliśmy przy okazji targów książek. No teraz niestety te wszystkie targi odbywały się online, więc tych wymian książkowych nie organizowaliśmy dla czytelników. A teraz zobaczymy. Wydaje mi się, że jest to trochę na razie nieprzewidywalny, jak ten czytelnik będzie się zmieniał. Myślę, że trochę do tego, co mówiła tutaj Ania Gruszecka, do tych spotkań w czasie takim rzeczywistym z autorem, na pewno będzie mile widziany, bo już wszyscy chyba są spragnieni tego, ale czy to będzie możliwe? Zobaczymy. Teraz przygotowujemy kolejną edycję plebiscytu na książki roku. To też będziemy mogli zobaczyć i jak te książki, które książki były czytane i jak były oceniane przez czytelników. To podsumowanie plebiscyt wystartuje już w lutym, więc będziemy też te czytelnicze trendy śledzić. No i zobaczymy, jak ten czytelnik się zmienia. Bardzo dziękuję, Izo. Tutaj wielokrotnie już padło to określenie, czyli ta książka elektroniczna, więc tutaj Mikołaju do ciebie zwracam się, bo no, wygraliście na tym cyfrowym przyspieszeniu, nie da się ukryć. Ja myślę, że i 2020 to jest wzrost, 2021 jeszcze większy wzrost, o czym chętnie się chwalicie. Jak to
Jak to widzisz z twojej perspektywy? Czy tak zostanie? Czy rzeczywiście ten jest odwrót w kierunku, czy nawet otwarcie, tak bym powiedziała może, bo to może być kompatybilne i książka papierowa z wersją elektroniczną. Jak ty to widzisz i jak sobie radzicie na tym trudnym rynku? Bo jest jednak konkurencja, jeżeli chodzi o tą o rozrywkę, prawda? Jasne, no właśnie to jest punkt wyjścia. Iza przypomniała, że kolejno przez wszystkie fale organizowaliśmy BookTarg, szukając i dla wydawców, i dla nas platformy, żeby tego czytelnika nie stracić, żeby zrobić wszystko, co do nas należy, co w naszej mocy, wykorzystując nasze kompetencje i fakt, że nasze firmy, tutaj też mówię za Izę, można nazwać cyfrowymi tubelcami, że też wzięliśmy, że tak powiem, pod ramię wydawców i żeby w tym trudnym okresie nie uronić, że tak powiem, tych czytelników na rzecz innej formy rozrywki, bo wiemy, że inne platformy subskrypcyjne czy streamingowe, czy w ogóle z rozrywką cyfrową, dysponujące niepomiernie większym kapitałem do tego, żeby przekonywać do swojej oferty, nie czekały z założonymi rękami. Też widać to w statystykach, ponad 1 000 000 kont subskrypcyjnego lidera streamingu wideo. Nie bierze się znikąd druga platforma subskrypcyjna wideo, kilkaset tysięcy użytkowników. My o takich bazach na razie możemy pomarzyć. Natomiast porównując tutaj do biblioteki, 1 000 000 wypożyczeń, gratuluję świetnego wyniku. To jest poznańska wiodąca biblioteka, bardzo z nią sympatyzuję jako poznaniak, ale jednak jest to jedna biblioteka z wielu w kraju. Nasza platforma za zeszły rok też zaraportowała sprzedaż 1 000 000 kopii wydawcom, także porównajmy te dwie rzeczywistości, fizyczną i cyfrową, wciąż jednak fizyczna prowadzi i teraz też wielki ukłon w stronę platform e-commerce'owych, które w Biblioteka Analiz też pokazuje w swoich raportach i nawet w ostatnim numerze docenia wzrosty, imponujące zresztą. Nasz współpartner przy BookTargu Allegro też pokazywało duże wzrosty za ubiegły rok. E-commerce generalnie urósł 20-kilka%, 26 mówi się w 2020. To jest globalny wzrost we wszystkich kategoriach. On wciąż odpowiada za 8-10% retailu, zależy którym badaniem się posłużymy, więc wciąż znaczna część naszych wydatków funkcjonuje w świecie realnym. Natomiast kategoria taką, jaką jest książka, doskonale podlega tej migracji do internetu i też zawdzięczają to wydawcy właśnie e-commerce'owi, że ich przychody, szczególnie ci topowi, nie ucierpiały w tym okresie, kiedy jednak lockdown zdziesiątkował ten footfall tak zwany, czyli liczbę odwiedzających galerii handlowych czy sklepy fizyczne. Więc zjawisko jest zdecydowanie mocno obecne w internecie. Mówi się, i do tego się absolutnie przychylam, że pandemia nie zmieniła nastroje czytelników, czy w ogóle nastroje konsumentów, ale znacząco przyspieszyła po prostu ich przeprowadzkę do internetu. Wciąż należy tutaj przypomnieć, że 3/4 internautów dopiero dokonało pierwszej transakcji w internecie. Wciąż 1/4 jakoś krąży po tym internecie, ale nie było nigdy nic do koszyka w sklepie internetowym. Czyli wciąż mamy 1/4 potężnej grupy użytkowników, którzy jakoś się nie dali przekonać. A dlaczego się dali przekonać ci, którzy zrobili już tą pierwszą transakcję? W głównej mierze ze względu na korzystne ceny. I to jest jedna z pierwszych, najważniejszych motywacji. Te korzystne ceny, i to jak znów przytoczę proporcje większości dotyczące produktów cyfrowych, fizycznych, niecyfrowych właśnie, te korzystne ceny też są napędzane niepewnością gospodarczą. Mamy dookoła sporo różnych czynników, presję inflacyjną, presję płacową, mamy też rosnące ceny produktów akurat książkowych ze względu na ceny papieru. Te wszystkie czynniki sprawiają, że kanały internetowe zyskują na znaczeniu i pewnie zyskiwać nadal będą. W tym wszystkim wracając na podwórko cyfrowe, książka elektroniczna dokłada jeszcze jeden argument, dlaczego ona jest ciekawa i jest dobrą odpowiedzią w sytuacji, kiedy jesteśmy w domach, czy kiedy nie możemy zaopatrywać się w sklepach fizycznych. Nie istnieje tutaj czas dostawy. Ona jest po prostu błyskawiczna. Wystarczy smartfon, szybkie połączenie
i już możemy czytać. No i tu chyba najważniejszy punkt na sam koniec. Przede wszystkim te książki się czyta i się nie stawia na półkę. I dlatego wygrywają kategorie i takie wydawnictwa, które wydają książki do czytania, nie do stawiania na półkę. Książki romansowe, obyczajowe, to jest też pewnie odpowiedź na to, co stwierdza w badaniach Fundacja Powszechnego Czytania. Czyli odważna teza. Tak. Wystarczy według tych badań FPC, które właśnie przytacza Fundacja, ledwo 6 minut, żeby znacząco obniżyć, odczuwalnie zmniejszyć poziom stresu u osoby, która po prostu w tą rozrywkę się zagłębia. I myślę, że wielu z nas tego doświadczyło, po prostu w świecie pełnym niepewności taki relaks z książką był tym, czego poszukiwaliśmy. Więc książki do czytania, do słuchania, takie, które się właśnie chętnie z nimi spędza czas, no, przejęły tutaj rankingi w ostatnim roku. W tym wszystkim oczywiście formaty, no, książka do czytania, czyli e-book i oddawała trochę pole rosnącej kategorii audiobookowej, dlatego że mamy coraz więcej urządzeń, które nam sprzyjają do słuchania. Są smart speakery, są słuchawki, są podłączenia do naszych zestawów głośnomówiących w samochodach. Uczymy się tej kategorii, zgłębiamy ją też. Wiemy, że w coraz większej liczbie aktywności można to pogodzić ze słuchaniem. Stąd też pomysł na połączenie tych dwóch formatów pod marką Synchrobook, taką jaką tutaj w Legimi promujemy, gdzie można przełączać się płynnie między jednym formatem a drugim i tak naprawdę nie uronić tego czytelnika, który mógłby w czasie gdzieś przepaść. Więc reasumując, e-commerce jako duża kategoria odpowiada za te najważniejsze wzrosty i bardzo mnie cieszy, że wielu wydawców bardzo szybko na to zareagowało, czy budując własne e-commerce, czy wzmacniając obecność w szerszej bazie e-commerce'ów. Bardzo mnie cieszy też duża frekwencja podczas naszych pandemicznych edycji Booktargu, bo właśnie chcieliśmy wskazać na Allegro jako taką polską specjalizację e-commerce'ową, taki marketplace, który łączy różne platformy i umożliwia po prostu zaopatrywanie się w tytuły wygodnie, szybko i też każdy wydawca może do tego projektu też przystąpić. Ale oprócz tego oczywiście formaty cyfrowe nieustannie rosną. Czy rosną najbardziej? No, zestawiając z Biblioteką Raczyńskich, cały czas uważam, że jeszcze dużo przed nami. Remku, tutaj pojawiły się różne rankingi, bestsellery czy kategorie najchętniej wybierane. Ty w Bibliotece Analiz co 2 tygodnie upubliczniasz takie dane z Nielsena, czyli jakie kategorie i jakie tytuły się najlepiej sprzedają w 3 kategoriach. Rozumiem, że takie podsumowanie też roczne zrobisz i czy potwierdzisz, że to jest właśnie ta lekka literatura, tak? Czyli to co wymieniła tutaj Iza i Mikołaj. Znaczy, u nas w bazie danych nie ma takiej kategorii lekka. Może trzeba to zmienić. Może trzeba to zmienić i może trzeba dodać taką kategorię jak lekka. Ale może ja tak troszeczkę rzucę kilka liczb. W 2020 roku nam wydaje się, że w Polsce sprzedało się około 100 milionów książek drukowanych. Wydaje nam się, że znaczy nasz panel pokrywa 13 milionów książek i na temat tych 13 milionach możemy mówić bardzo dużo szczegółowo na temat przesunięć w kategoriach. Widzieliśmy na przykład przesunięcie w kategorii książki dla dzieci, widzieliśmy spadek ceny średniej książki w tym takim pandemicznym szoku w marcu, kwietniu, maju 2020 roku, kiedy ludzie się zamknęli. Wtedy spadła wartość sprzedaży detalicznej, ceny spadły i wartość i ilość sprzedanych książek. Wtedy także w danych widać, że wydawcy, no wszyscy to wiemy zresztą, przestali wydawać książki. Niektórzy nie przestali, jak mówiła Agnieszka. Ci, którzy nie przestali, wygrali, bo mieli nowości, ludzie czekali na nowości, byli spragnieni książek. I to także widać, jak przeanalizujemy daty wydań, kwiecień, maj tamtego roku, którzy wydawcy zwolnili, puścili nogę z gazu, którzy nie puścili nogi z gazu, ale najpierw była taka fala strachu, która spowodowała mniejszą ilość zakupów. Później była taka fala optymizmu, która ciągnęła się przez gwiazdkę 2020 i początek tego roku, związana z tym, że ludzie czytają, kupują i możemy to zauważyć w danych. I teraz jest taka fala trochę znowu strachu, spowodowana przerwanymi łańcuchami dostaw, wzrostem ceny papieru, brakiem papieru na rynku, brakiem tektury na rynku.
I co my widzimy w danych? Widzimy spadek cen, wzrost cen delikatny, ale nie aż taki duży. To znaczy cały czas ceny książek drukowanych rosną poniżej tempa inflacji i to było w roku 2020, było poniżej tempa inflacji i teraz też jest poniżej tempa inflacji. Jeśli inflacja jest 8%, powiedzmy podawana, czy 7%, książki drukowane w naszym panelu rosły jakieś 4,5%, czyli cały czas ceny książek nie poniżej tempa inflacji. Można dużo powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, ale to może nie o to chodzi. Co się nie zmieniło? To nie zmieniła się struktura wydawnicza, to znaczy, że wydawcy przeszli przez te pierwsze półtora roku pandemii całkiem nieźle. Brytyjczycy podkreślają, że nasz polski rynek jest rynkiem dużym, że nie mamy się absolutnie czego wstydzić i mówić, że jesteśmy małym, nieważnym, peryferyjnym rynkiem. Twierdzą, że to jest nieprawda. Liczba indeksów, czyli ISBN-ów, które badamy w naszym panelu, rośnie szybciej niż rosną ceny i szybciej niż rośnie obrót. Czyli widać, że cały czas dokładają się nowe tytuły do rynku. Tak to może nieładnie powiem, ale coraz więcej tytułów widzimy. Mamy już prawie 200 tysięcy ISBN-ów w tym roku zbadanych w panelu. To jest naprawdę potężna ilość. Teraz dołączyliśmy Allegro i paru innych detalistów, to dopiero zobaczymy, ile tych indeksów będzie w przyszłym roku, bo to będą ilości potężne, 300 tysięcy prawdopodobnie ISBN-ów w bazie w przyszłym roku zanotujemy. To jest ogromna oferta. Widzimy przesunięcie w kierunku książki dziecięcej, to prawda, w roku pandemicznym 2020 widać zdecydowanie, że tam poszli nasi nabywcy. Można by bardzo dużo mówić o różnych kanałach, między innymi hipermarkety, trochę jednak ludzie przestali chodzić do hipermarketów, supermarketów, drugstorów, na stacjach benzynowych, kioski ruchu, tamten handel tą tańszą książką, inną może trochę książką, troszeczkę siadł i pod względem ilości i wartości sprzedaży. No na pewno odbiły księgarnie internetowe, to nie jest żadna tajemnica. Allegro przecież podawało oficjalnie, jakie mieli wzrosty. Przed pandemią już mieli 40% rok do roku, w roku 2019. W 2020 to było 70% rok do roku. Mówimy tylko o książce nowej. To są nieprawdopodobne wzrosty. Naszym zdaniem pandemia tylko dodała trochę, jak Mikołaj powiedział, pandemia wpłynęła na zmianę, ale jej nie wywołała. Naszym zdaniem polski rynek jest na ogromnym zakręcie. Przecież padł matras 3 lata temu. Podręczniki zostały wycofane z księgarni. Naprawdę dużo hurtowni miało problemy. Glossel na przykład jako sprzedawca już przed pandemią zanotował wyraźne wzrosty, o czym przecież firma głośno mówi. Teraz pandemia pewne procesy przyspieszyła. Jeśli chodzi o te pozycje w rankingu top 50, u nas nasz top 50 jest stabilny, wydawnictwo kobiece przeskoczyło o 3 pozycje do góry w roku pandemicznym w stosunku do przedpandemicznego. Pierwszych 7 wydawnictw nie ruszyło się ani o jotę. Tym wydawcą, o którym zapomniałem, była nasza księgarnia na 5. miejscu, Media Rodzina na 7, WSIP na 6. Top 7 jest niezmienny. W top 50 mamy 45 tych samych wydawców, a ci, którzy wskakują do top 50, to z głębokiej 55 pozycji. Rynek jest bardzo stabilny. Jeśli chodzi o ten podstawę... Przepraszam, bo wiesz. Jeśli chodzi o ten... Tak, przepraszam, no. Nie, bo wie, niestety czas nas goni tutaj. Ja mam bardzo mnóstwo... Stabilność, tak. Stabilność i to, że jesteśmy bardzo konkurencyjnym rynkiem, jeżeli w porównaniu do rynków zachodnich, rozdrobnionym, ta grupa 50 wydawców odpowiada za 75% obrotu i odpowiadała i odpowiada. Zobaczymy, jak się nasz panel, jak się zmienią te proporcje po dodaniu następnych graczy, których właśnie dodaliśmy, jak Allegro, Gandalf, Lagardère Travel czy Book Depository. Zobaczymy za rok, jak to się zmieni, ale na razie wydaje się, że do tej pory cały czas przechodzimy taką suchą stopą przez te wszystkie kłopoty i dopiero inflacja może nas głęboko powalić w momencie, kiedy ludzie przestaną po prostu mieć pieniądze na książki. To ja wolałam tą pierwszą twoją wypowiedź, że tak jak z falą Wielkiej Brytanii, że jesteśmy takim dużym rynkiem, myślę, że też rynkiem innowacyjnym, co dostrzegły dwie firmy, czyli Legimi i Literacka Technologie. I będzie nowy konkurs na Bóg innowacji, tak? Mikołaju, ty możesz więcej przybliżyć nam ten temat, no bo będzie badanie wśród wydawców właśnie na w jaki sposób są innowacyjni. Tak, jesteśmy partnerem, ale muszę tutaj oddać, że to Literacka jest pomysłodawcą tego konkursu i chwała im za to, dlatego że chcielibyśmy się ścigać w innowacje w wydawnictwach, na rynku. Nie rozmawiajmy o tym, co było, bo to faktycznie generał się szykuje do poprzedniego starcia, a przed nami nowe wyzwania, te wspomniane podbieranie czy odbiorcy przez
firmy dysponujące sztuczną inteligencją i platformami na o niebywale większym potencjale do tego, żeby angażować nas w różnego rodzaju wielofunkcyjne media. Niemniej głęboko wierzę w to, że nasza branża jest dynamiczna, prężna. Widzieliśmy wiele ciekawych inicjatyw przez okres pandemii. Są świetne działy marketingu w wydawnictwach, są fantastyczne działy sprzedaży pomysłowe, szukające przestrzeni marketingowych i ta innowacja może być technologiczna, może być organizacyjna, marketingowa, może być ich w wielu obszarach, dlatego pomysł literacki właśnie, żeby to profesjonalnie przebadać, żeby usłyszeć te najlepsze przykłady i no postawić na piedestał, bo to też chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie podpatrywali tak pozytywnie i kibicowali sobie przy podobnych inicjatywach. Także tylko jeszcze dodam, że trwa badanie ankietowe. Ankietę rozesłała między innymi Polska Izba Książki. W serwisie rynekksiążki.pl też jest ankieta dostępna. Wiem, że planowane wręczenie nagrody jest w maju w trakcie warszawskich targów książki. I oczywiście o szczegółach będziemy informować, jak również sami organizatorzy. Myślę, że z naszego grona na to tutaj szansę ma Agnieszka Stankiewicz. Bo macie tutaj, jak Mikołaj powiedział o tych działaniach marketingowych, no to myślę, że tutaj macie dużo do powiedzenia, bo widziałam to właśnie nowy kierunek marketingowy, chociażby wchodzenie w social media, tak, na TikToku chociażby wasze działania. Jesteśmy na TikToku i tam hulamy nie tylko jako wydawnictwo kobiece, ale też mamy drugi kanał, Tanio Książkowy, czyli ten poświęcony księgarni i komercowi. Rzeczywiście widzimy tutaj fajny potencjał, który można w ciekawy sposób zagospodarować i to jest nowy dla nas kanał, ale osoby tutaj mają duży entuzjazm, te, które się tym zajmują i myślę, że dopiero tak w pełni te efekty i potencjał to zobaczymy sobie w przyszłym roku. Teraz szukamy tutaj jeszcze różnych ciekawych sposobów na to, jak to wszystko po prostu dobrze zagospodarować, żeby nam przyniosło oczekiwane efekty po prostu, także tak. No tak, tak. Trzymam kciuki, ale musicie dać szansę, czyli wypełnić ankietę albo dać się przebadać ankieterowi. Damy się przebadać, dobrze. Bardzo dziękujemy. No, czas biegnie nieubłaganie. Już zbliżyliśmy się już przekroczyliśmy nawet południe dzisiejsze, a pytań jest mnóstwo. Myślę, że konkluzji też wiele. Bardzo się cieszę, że tutaj powiało optymizmem z tych wszystkich naszych wypowiedzi, że ta pandemia naszemu rynkowi książki się przysłużyła, tak? Czyli książka okazała się odporna, jak już taki wyświechtany trochę może określenie. Serdecznie dziękuję wszystkim naszym gościom. Zapraszamy do zgłaszania tematów, jeżeli chcecie Państwo rozszerzyć tutaj nasze dyskusje, może jeszcze się da namówić Literacka i Legimi na kolejny Book Forum. Jesteśmy otwarci, myślę, że tutaj jeszcze wiele przed nami ciekawych rozmów. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę Państwu miłego dnia i zapraszam na kolejne spotkanie. Również będziemy mogli się spotkać, porozmawiamy o książce elektronicznej w bibliotekach szkolnych. Do zobaczenia za chwilę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.